Zakończył się pierwszy etap modernizacji i rozbudowy monitoringu miejskiego w ramach programu Nie jestem anonimowy. To rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej imienia Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Wartość projektu to 116 390 zł, a jego realizacja trwała od początku drugiego półrocza bieżącego roku. Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Pionki poprzez poprawę możliwości monitorowania obszarów miejskich o charakterze prewencyjnym, zwiększającym poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, dzieci i młodzieży, turystów, podróżnych. Oraz gości przyjezdnych, a także przeprowadzenie działań profilaktyczno-szkoleniowych wśród mieszkańców, w szczególności wśród dzieci i seniorów. Dotychczasowy 12-letni sprzęt monitoringu wizyjnego był przestarzały i nie spełniał podstawowych wymogów. Obraz z kamer był mało czytelny i nie pozwalał na zidentyfikowanie sprawców zdarzeń, przez co nie mógł stanowić materiału dowodowego w toku postępowania służb porządkowych. Miasto Pionki jest miastem, w którym dużą część społeczeństwa stanowią osoby starsze. Zwiększenie monitoringu i poprawa jakości obrazu monitoringu miejsc poprzez Prewencję wpłynie na wysokie poczucie bezpieczeństwa tej grupy społecznej. Sprawne przekazywanie informacji i nagrań spowoduje większą skuteczność i poprawi bezpieczeństwo w mieście. Monitoring miejski funkcjonujący w mieście to 26 kamer rozmieszczonych w różnych newralgicznych lokalizacjach. W ramach modernizacji wymieniono pięć kamer wzdłuż linii kolejowej, która dzieli miasto na dwie części i przebiega przez jego całą długość. Nowe kamery zostały zlokalizowane na skrzyżowaniu ulicy Aleja Jana Pawła II z placem dworca PKP Pionki Zachodnie, na skrzyżowaniu ulicy Aleja Jana Pawła II z ulicą Orzeszkowej przy Urzędzie Miasta Pionki na skrzyżowaniu ulicy Aleja Jana Pawła II z ulicą Mickiewicza i ulicą kolejową w miejscu przejścia dla pieszych przy kościele pod wezwaniem świętej barbary i wiadukcie kolejowym. Na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza z ulicą Niepodległości przy przejściu dla pieszych na ulicy dwupasmowej koło przychodni Zdrowie, gdzie po drugiej stronie ulicy znajduje się Szpital Rejonowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej imienia Lecha i Marii Kaczyńskich pary prezydenckiej. Na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z ulicą Popiełuszki przy targowisku miejskim Manhattan Poprawa jakości kamer z pewnością przyniesie oczekiwane efekty, a modernizacja i rozbudowa systemu była dawno oczekiwana przez mieszkańców. Zastosowanie monitoringu jako skutecznego narzędzia dodatkowego zabezpieczenia przestrzeni publicznej znacząco wesprze pracę policji w wykrywaniu sprawców niepożądanych zdarzeń i zachowań. Nowoczesny, dobrze zaprojektowany i sprawnie działający system zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i będzie oddziaływać prewencyjnie, przeciwdziałać aktom wandalizmu, zapobiegać przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom oraz umożliwiać przypisanie winy i odpowiedzialności sprawcom przestępstw i wykroczeń za popełnione czyny. Szczególnie istotne dla skutecznego wykorzystania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie właściwej jakości kamer, które powinny zapewniać wysoką jakość przesyłanych obrazów. System ograniczy niewłaściwe zachowania, a wysoka świadomość i profilaktyka pozwoli funkcjonować bezpiecznie każdemu mieszkańcowi i gościom odwiedzającym miasto, a wysokiej jakości obraz z monitoringu miejskiego będzie mógł posłużyć służbom prewencyjnym jako materiał dowodowy w razie zaistnienia takiej potrzeby.